Cześć, witam Was bardzo serdecznie w moim nowym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj przyszedł czas zmierzyć się z jednym z najbardziej popularnych grzybów w naszych lasach, a może nie tyle najbardziej popularnym, co najbardziej, jednym z najbardziej oczekiwanych przez grzybiarzy. A mowa o naszym borowiku usiadkowanym, czyli Boletus reticulatus. Borowik usiadkowany pojawia się u nas wraz z krasnoborowikiem ceglastoporym jako jeden z pierwszych borowików w Polsce. Pojawia się on już od wczesnych początków maja i rośnie do października, nawet w listopadzie jeszcze czasami można tego grzyba znaleźć, a więc cieszy on grzybiarzy z tego powodu, że w zasadzie przez cały sezon grzybowy w lesie on panuje. Tego grzyba bardzo łatwo można pomylić z dwoma innymi gatunkami grzybów, zwłaszcza z jednym, i pewnie o nim wiecie albo myślicie. Zaraz do tego dojdę. Natomiast borowik usiadkowany, popularnie zwany, słuchajcie, grzybem białym, usiadkiem, a bardzo wielu grzybiarzy zbiera go do koszyka i mówi, że jest to po prostu prawdziwek. Nie jest to prawdziwek, nie jest to borowik szlachetny, jest to borowik usiadkowany właśnie z borowikiem, słuchajcie, szlachetnym, najczęściej mylony, a drugi grzyb, z którym go grzybiarze mylą, to goryczak żółciowy. O różnicach z tymi dwoma gatunkami powiem za chwilę na zbliżeniu, jak zawsze mówię w przypadku innych moich odcinków. Słuchajcie, borowik usiadkowany to jest grzyb mikoryzowy. Mikoryzowy, czyli taki, który współżyje w mikoryzie z różnego gatunkami drzew, w tym przypadku liściastych, głównie twardych drzew liściastych, a więc najczęściej znajdziecie go w okolicach dębów, buków, grabów, jesionów, tego typu drzew, jak i lip jeszcze, z tego co pamiętam. Oczywiście on może również mikoryzować z innymi gatunkami drzew, między innymi ze świerkami również, ale są to już wypadki takie odosobnione. Generalnie te trzy drzewa, które wymieniłem z początku, czyli buk, grab i dąb, to są jego podstawowi żywiciele. Słuchajcie, w tej chwili znajduje się w lesie bukowym, więc ten grzyb tutaj pojawił się dość licznie. Niestety, jeżeli chodzi o grzybiarzy, no problem z borowikiem usiadkowanym jest taki, że jest to grzyb, który lubi być bardzo często zaczerwiony. To też wynika z tego, sporo jego występowania w momencie, kiedy znajdujemy go wiosną, tak jak w tej chwili to już jest wczesne lato, a nie wiosna, bo jest druga połowa czerwca. Natomiast generalnie, jak znajdujemy go latem czy wiosną, wiadomo, że w lesie jest ciepło, jest sucho, więc te czerwie rozmnażają się po prostu błyskawicznie. No tak samo jak i ślimaki, które uwielbiają na nim żerować. No ale o tym jeszcze za sekundkę powiem. Dobra, słuchajcie, przejdziemy teraz do morfologii naszego bohatera. Kapelusze borowika usiadkowanego są w kolorze od białych w zasadzie poprzez ochrowe, jasno-brązowe do ciemno-brązowych. Tutaj akurat widać różne odcienie koloru tego kapelusza. Proszę, zobaczcie, co ważne, to, że ten kolor kapelusza jest matowy. I to jest ważna informacja odróżniająca go właśnie od borowika szlachetnego, który kapelusze ma przeważnie lekko błyszczące. Natomiast w przypadku borowika usiadkowanego, powtarzam, ten kolor jest wyraźnie, wyraźnie matowy. Słuchajcie, te grzyby potrafią urosnąć do 25 cm średnicy, natomiast do 20 cm wysokości, więc naprawdę pokaźne okazy można znaleźć, więc takie, które mogą ważyć nawet ponad kilogram, nie jest to jakiś tam wielki wyczyn tego grzyba w tej wielkości znaleźć. I to również jak gdyby wielkością są porównywalne z borowikiem szlachetnym, to również powoduje, że są często z nim mylone. Drugą cechą odróżniającą go od borowika szlachetnego jest trzon. I teraz skupię się na trzonie, zanim powiem o hymenoforze. Zwróćcie uwagę, u borowika usiadkowanego jest wyraźna siateczka. Widzicie tą siateczkę? Ta siateczka jest wyraźna praktycznie na całym trzonie. Oczywiście różnie to bywa, bo w tym przypadku bliżej kapelusza jest ona zdecydowanie wyraźniejsza.
dołem już się zatraca. Zaraz wytniemy sobie jeszcze tego klienta. No, jak widzicie, znów bogate życie wewnętrzne. Tu mi się udało znaleźć jednego z mniejszym, ale każdy jeden z nich jest po prostu zaczerwiony. Dobra, popatrzcie się. Tutaj siateczka jest wyraźna na całym trzonie. Ta siateczka jest kwestią rozróżniającą również w przypadku goryczaka żółciowego. Otóż goryczak żółciowy posiada tą siateczkę jeszcze wyraźniejszą i zawsze znacznie ciemniejszą. Tutaj w przypadku borowika usiatkowanego ta siateczka jest w kolorze białym, bądź później ona ciemnieje, tak jak w tym przypadku. Natomiast w przypadku goryczaka żółciowego jest ona zdecydowanie ciemniejsza. Natomiast jeżeli chodzi o borowika szlachetnego, to borowik szlachetny nie ma siatki wcale lub mają tylko delikatnie przy łączeniu z kapeluszem, natomiast w pozostałej części trzonu ma bardziej ten trzon gładki bądź taki włóknisty, powiedzmy, wzorek włóknisty niż siatkowany. Tak więc w zasadzie cechy morfologiczne, dwie, które bardzo go rozróżniają od borowika szlachetnego, a więc jeszcze raz, matowy kapelusz u usiadka, błyszczący u borowika szlachetnego, siateczka, wyraźna siateczka u usiadka, raczej włókienka wzdłużne u borowika szlachetnego. To są dwie cechy morfologiczne i cecha stanowiskowa. Otóż borowik szlachetny, co może Was zaskoczyć, ale on również mikoryzuje z twardymi drzewami liściastymi, natomiast jednak zdecydowanie bardziej woli świerka. W przypadku borowika usiatkowanego jest dokładnie odwrotnie. Zdecydowanie bardziej woli twarde drzewa liściaste niż świerka. A co do goryczaka z kolei żółciowego, cechy odmienne to jest kwestia silniejszej siateczki na trzonie w przypadku goryczaka niż u borowika i hymenofor, o którym jeszcze nie powiedziałem. Hymenofor, który u borowika usiatkowanego za młodu jest biały, tak jak sobie tutaj zobaczycie. U młodych owocników on jest biały lub taki biały, lekko przypruszony w popiel, jak tu w tym przypadku. Może nie, inaczej, brudno-biały, to jest chyba lepsze określenie. Natomiast u starszych owocników ten hymenofor staje się zielono-żółty, czy tam żółto-oliwkowy może bardziej. W ten deseń. Natomiast w przypadku goryczaka żółciowego ten hymenofor jest różowy. A więc po hymenoforze też te grzyby można rozpoznać. Z tym, że u goryczaka ten hymenofor staje się różowy również dopiero u starszych owocników, u młodych również może być biały. Natomiast co do habitatu, co do środowiska, w którym żyje, goryczak żółciowy z kolei mikoryzuje z drzewami iglastymi, a więc w lesie liściastym raczej go nie spotkać. No i ostatnia cecha morfologiczna, o której warto wspomnieć. Otóż borowik usiatkowany ma wysyp zarodników w kolorze żółto-oliwkowym. Borowik szlachetny ma w kolorze również takim żółto-oliwkowym lub ciemno-oliwkowym. Natomiast goryczak żółciowy ma wysyp zarodników różowy. Chyba powiedziałem Wam o wszystkich cechach rozróżniających tego grzyba od tych dwóch gatunków pozostałych. O ile w przypadku borowika szlachetnego oczywiście ta pomyłka niczym nie grozi. Oba grzyby są jadalne, oba grzyby zaliczane do jednych z najlepszych grzybów jadalnych. O tyle w przypadku goryczaka żółciowego, jak już pewnie większość z Was wie, no grozi to tylko tym, że stracicie potrawę, dlatego że goryczak żółciowy, jak sama nazwa wskazuje, goryczak jest bardzo, bardzo gorzki. Ale nie jest absolutnie trujący, więc nawet jeżeli się pomylicie, to najwyżej zepsujecie sobie potrawy, ale o tym powiem więcej w przypadku odcinku o goryczaku żółciowym.
Dobra, słuchajcie, ja się z wami już żegnam. Mam nadzieję, że te różnice między borowikiem szlachetnym a usiatkowanym wam wystarczająco przedstawiłem. Jeżeli nie, to piszcie w komentarzach. Chętnie zawsze też jakieś wyjaśnienia jeszcze doślę wam indywidualnie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.